Serdecznie witam na czwartym już spotkaniu pana burmistrza z mieszkańcami miasta Koła. Z uwagi na to, iż mamy dzisiaj zaszczyt gościć pana posła Leszka Galembę, poprosiłabym pana posła o zabranie głosu. Dzień dobry państwu, panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni mieszkańcy. To dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję panie burmistrzu za zaproszenie, bo moja partia, Prawo i Sprawiedliwość, pani premier mówiła, my będziemy rozmawiać z wyborcami, z mieszkańcami. To jest właśnie moja obecność dowodem tego, a że spotkanie między innymi i tak liczna państwa frekwencja jest dowodem jakby interesu miasta i szacunku do pana burmistrza, że na jego zaproszenie tak licznie odpowiadacie, mimo naszego popołudnia, czy tak powiedzmy, interesujecie się sprawami miasta. Myślę, że będzie na to dyskusja. Jeżeli będą mieli państwo pytania do mnie, postaram się odpowiedzieć. A w tej chwili oddaję głos panu burmistrzowi. Szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie. Chyba podejrzewam pierwszy raz od 25 lat na osiedlu Kolejowa. Takiego spotkania nigdy, szanowni państwo, tutaj w tej części miasta nie było. Jest mi niezmiernie przyjemnie się z państwem spotkać, podzielić się z państwem tutaj refleksjami i chciałbym z państwem podzielić się tym, co zamierzam, jakie mam perspektywy odnośnie rozwoju miasta Koła. Chciałbym poznać państwa tutaj wszystkie sugestie, jakie się tutaj nasuwają, jakie macie państwo problemy w tej części miasta, żebyśmy tutaj, szanowni państwo, naprawdę rozmawiali merytorycznie i na temat. Szanowni państwo, burmistrzem jestem od 8 grudnia, jak państwo wiecie, 2014 roku. Ja twierdzę, szanowni państwo, że dla tego miasta dużo żeśmy zrobili wspólnie z tą radą. Mamy, szanowni państwo, wiele pomysłów. Pierwszym takim pomysłem, jakim jest, to jest budowa geotermii w Kole, szanowni państwo. Następna sprawa to jest, chciałbym uruchomić program emisji obligacji w aspekcie budowy dróg i chodników, żeby polepszyć infrastrukturę tutaj drogową w mieście. Następna, szanowni państwo, sprawa, jaka to jest, prowadzę rozmowy na dzień dzisiejszy ze spółką Oświetlenie Kaliskie na temat wymiany oświetlenia i tutaj, szanowni państwo, są duże możliwości oszczędności, jeśli chodzi o wydatkowanie środków finansowych. To są, szanowni państwo, takie trzy priorytety na dzień dzisiejszy. Nasuwa się teraz szereg takich pytań, gdzie moglibyśmy tutaj wspólnie realizować i polepszać byt każdego jednego mieszkańca miasta Koła. Szanowni państwo, ja może byśmy przyszli tutaj do zadawania pytań. Ja jestem po to, żeby odpowiedzieć państwu na każde jedno nurtujące pytanie. Dziękuję. Jeszcze dwa słowa powiem. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ja bym chciał zaapelować, żebyśmy dzisiaj to spotkanie poprowadzili sprawnie, żeby była naprawdę kulturalna, rzeczowa dyskusja. Jest nas tutaj dużo osób naprawdę i sądzę, że wiele osób chciałoby zadać pytanie, porozmawiać z panem burmistrzem. Dlatego bardzo bym prosił, żeby było tak, że zadajemy jedno pytanie, pan burmistrz na to pytanie odpowiada. Żeby nie zadawać po kilka pytań, dlatego że po prostu... To może ten drugi będzie działał. Dlatego że... Oj, zawsze po pytaniu. To ja mówię trzy pytania. Raz. Dlatego, że po prostu, żeby poszło to nam sprawnie, żeby każdy mógł to pytanie zadać, żeby nie było z tym po prostu w tym momencie problemu. Zaraz zobaczymy, co z tymi mikrofonami. Sprawdźcie te mikrofony. Bo nie było mikrofonu. Ten mikrofon powinien być przynajmniej mobilny. Chwileczkę. Szanowni państwo, tu są miejsca wolne. Zapraszam do przodu, są miejsca wolne. Widzę, że tam państwo stoją, a tutaj jest kilka miejsc wolnych. Serdecznie zapraszam.
Teraz powinien chyba działać ten mikrofon. Proszę Państwa, także tu proszę bardzo Pani Radna Biała. To może poproszę tamten wyraźniejszy język. Panie Mariuszu, to może ten, co jest sprawny, a ten może w międzyczasie się naprawić. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Proszę Państwa, przychylam się do słów Pana asystenta. Przepraszam bardzo Pani Państwo, Wanda Obiała, radna z okręgu numer 11, kolejowa. Bardzo dobra uwaga, bo miałam właśnie o to prosić też wszystkich Państwa, którzy będziecie Państwo zabierać głos, o przedstawienie się i może powiedzenie, z której jesteście go osiedla. Nowa Kolejowa, Stara Kolejowa, ulica Toruńska, przepraszam, Nowa, za daleko poleciałam, Blizna, Miodowa, Popiełuszki i tak dalej. Proszę Państwa, małe sprostowanie do wypowiedzi Pana Burmistrza. Po pierwsze, Panie Burmistrzu, były spotkania na tym osiedlu, to jest raz. Po drugie, Panie Burmistrzu, to spotkanie zaczęło się Pan frekwencją mieszkańców. Proszę Państwa, to Wy Państwo prosiliście poprzez moją osobę o to spotkanie. To Wy Państwo w drugiej dekadzie lutego wyzwanialiście do mnie. To Wy Państwo, bo widzę po twarzach niektórych osób, Wy Państwo w ciągu dnia, bo ja mam zaszczyt mieszkać na tym osiedlu, pracować, być wśród Was, jestem Waszym sąsiadem, koleżanką, znajomą, administratorem i radną. I proszę Państwa, dzięki Wam, Waszym prośbom, doczekaliśmy się spotkania na tym osiedlu. Tych osiedli Kolejowa, powiem tak potocznie, Stara i Nowa. I w pobliżu tych ulic. I proszę Państwa, w nawiązaniu do Waszych próśb... Ale to jest, proszę Państwa, w nawiązaniu do Waszych próśb, 23 lutego, jakie było spotkanie ze spółką Geotermal, przedstawiłam Panu Burmistrzowi w imieniu Państwa mieszkańców. Zaznaczałam to wielokrotnie, że to są zapytania, obawy co do budowy lokalizacji elektrociepłowni na działce MZ-u. Państwo będziecie mieli możliwość zapytać się Pana Burmistrza u źródła o odpowiedź konkretną. Proszę Państwa, ja uważam, że mamy możliwość o wszystko tutaj dopytać. Przedstawiłam, starałam się przedstawić szczegółowo wszystkie zapytania, ponieważ ja je wszystkie zanotowałam i przedstawiłam, tak więc myślę, że Pan Burmistrz nam na wszystkie pytania odpowie. Ja na ostatniej sesji prosiłam o spotkanie, również koleżanka Baryła. Dowiedzieliśmy się, że 8 kwietnia, bo w pierwszym terminie harmonogramu za kadencji Pana Burmistrza w pierwszym roku żeśmy się nie doczekali zebrania, w drugim harmonogramie, który był na początku lutego, ukazano się na telewizji, przepraszam. Proszę? Dobrze, no to sprecyzuję konkretne pytania. Pierwsze pytanie. Panie Burmistrzu, bo nie dopytałam na sesji, a też mieszkanki pytały mnie, utworzyliśmy wspólnymi siłami siłownię zewnętrzną i bardzo proszę powiedzieć, kto był sponsorem tych urządzeń, jeżeli jest taka możliwość dowiedzieć się, jeżeli czy sponsorzy chcą pozostać tutaj. Tablicę fundatora po prostu umieścić. Czy jest taka możliwość, że Pan Burmistrz nas poinformował, kto urządzenia nam zasponsorował? Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, sponsorem siłowni na ulicy Kolejowej w Kolej jest firma z Poznania. Proszę Państwa, powiedziałem firma z Poznania, która uczestniczyła w przetargu na zakup działki na ulicy Słowackiego. Dziękuję. Ale proszę Państwa, tutaj Pani Radna poruszyła bardzo istotny element. Pani Radna powiedziała, że wspólnymi siłami. Pani Radna, nieprawda, że to wspólnymi siłami to zrobili pracownicy Urzędu Miasta. Dziękuję.
Panie burmistrzu, proszę o kulturę. Może, żeby nie było takiej sytuacji jak na spotkaniu w szkole numer 3. Uszanujmy wypowiedź każdego. Ja pana burmistrza uszanowałam wypowiedź i nie przerywałam mu. Panie burmistrzu, oczywiście, że tak. Urząd Miasta, ja utrzymuję ze wspólnymi, bo już były rozmowy w tamtym kadencji, ale dobrze, już powiem, dziękuję za odpowiedź. Panie burmistrzu, drugie zapytanie. Na pewno tu wielu osób jest, wielu mieszkańców jest z budynków od kolejowej 32, usytuowanych budynków do 54 przy ulicy Opałki. Proszę nas poinformować, na pewno jest pan poseł, wykorzystamy tą obecność pana posła. Z tego, co ja mam wiedzę, 30 marca zostały otwarte oferty przetargowe. Kto wygrał przetarg, czy to już na dzisiaj może pan taką informację, czy pan poseł nam odpowiedzieć i czy będzie modernizacja ulicy Opałki w miesiącu maju, czerwcu? Szanowni Państwo, tak, koperty z ofertami zostały otworzone. Wygrała firma Skańska i chyba przetarg jest, Szanowni Państwo, wstępny, bo akceptacja na 4 900 000, chyba jeszcze na 3 900 000. O 1 000 000 złotych zaoszczędzamy na ulicy, na przebudowie ulicy Opałki. Szanowni Państwo, ta przebudowa tej ulicy rozpocznie się w miesiącu maju. I trzecie pytanie i oddam już Państwu głos. Budowa elektrociepłowni geotermalnej. Trzykrotnie zapytałam na spotkaniu 23 lutego, czy jest to już lokalizacja, która jest po prostu nie do przełożenia na inny teren. Na sesji 24 lutego również zapytałam, pan burmistrz odpowiedział, że będzie rozmawiał z zarządem spółki Geotermal. Proszę państwa, mamy podpisaną umowę już 6 kwietnia ze spółką, z zarządem spółki Geotermal. Panie burmistrzu, czy ta lokalizacja to już lokalizacja już jest na 100% w tym miejscu? Szanowni państwo, w środę żeśmy mieli podpisanie umowy na przekazanie gruntów w mieście Kole, to jest na, mam tutaj na myśli Chojny, dwóch działek na wykonanie odwiertu. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o lokalizację elektrociepłowni tutaj na ulicy Kolejowej, Szanowni Państwo, na wniosek mój firma Geotherman Energy przesuwa budowę elektrociepłowni na tereny kolejowe i oddala przynajmniej o 50% od budynku na ulicy Kolejowej, od ulicy Opałki. 50 metrów. Spróbujemy, proszę państwa, na razie, ale nie, bardzo proszę, bez mikrofonu nie mówmy, bo musimy się wszyscy słyszeć. Musimy się wszyscy słyszeć, tu pani radna Tamborska wcześniej się od początku zgłaszała, także proszę bardzo, spróbujemy, bo coś z tym sprzętem jest nie tak, ale niedługo będzie ktoś, kto spróbuje go opanować. Dzień dobry państwu, moje nazwisko Tamborska, jestem radną. Ja tylko w jednej kwestii. Panie burmistrzu, na ostatniej sesji w nawiązaniu do prośby pani radnej Wandy Obiały prosiłam, interpelowałam o zorganizowanie takiego spotkania właśnie dla mieszkańców osiedla tak zwana Nowa Kolejowa, ale również ulic tych, które będą najbliżej budowy geotermii. Rozumiem, że to spotkanie, tak jak dostałam odpowiedź na interpelację, że będzie zorganizowane, to mam rozumieć, że to spotkanie właśnie jest odpowiedzią na moją interpelację. Czy dobrze rozumiem? Szanowni Państwo, moim świętym obowiązkiem jest spotykać się z mieszkańcami. Jestem do Państwa dyspozycji. Dlaczego pytam, panie burmistrzu? Bo myślałam, jeżeli można, to mam prośbę. Skupmy się może w pierwszej kolejności na tej geotermii, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości i obawy związane z budową. A potem może już wszystkie inne tematy, które pan burmistrz ma zamiar poruszyć. Szanowni państwo, przed chwilą państwa nadmieniłem. Wartość przesunięcia elektrociepłowni do planu pierwotnego, szanowni państwo, przed chwilą nadmieniłem, jest 50%. To znaczy, że oddalamy się od bloków przynajmniej na 150-200 metrów. Proszę bardzo. To... Panie burmistrzu, w ulotce pana jest napisane, że geoterma może być przeniesiona koło wieży. Lokalizacja.
wychodzi z tego, że postawi nam pan wysoki ekran, zbiorniki z freonem, prąd, woda. Jak to wybuchnie, to co będzie na ulicy i w blokach? Jak freon wyleci ze zbiorników? No trochę trzeba myśleć nad tą sprawą. Pan burmistrz mówił na ostatnim zebraniu koło szpitala, że można się dogadać z nami, po to są dyskusje pana, po to jest wszystko. No rozmawiajmy o tym. Firma, która chce robić geotermy, pan burmistrz stwierdził, że jest na 75. miejscu. 1,5 miliarda ma obrotu i może rury pociągnąć kilometr. No ludzie, myślcie trochę, mieszkania nasze stracą na wartości. Pan mieszka sobie koło bloku, jakby panu z drugiej strony postawili słup 30 metrów płytę. Jak by to było? Dogadajmy się. W ulotce pisze, że można zmienić. Teraz pan mówi, umowę już pan podpisał. O co chodzi? Mówił pan, że firma, która chce, nic pan teraz nie mówi, postawi fabrykę 150 ludzi. Podpisał pan umowę na fabrykę budowy? Nie podpisał pan. Jednocześnie niech budują tę fabrykę. Jeżeli nie będzie budowy fabryki, to niech stop. No burmistrz na tamtym zebraniu mówił, że cicho mówi ktoś, firma, że postawi fabrykę 150 ludzi, będzie u nas zatrudnienie, bo byłem na tamtym zebraniu. A o to wychodzi, że nie ma. Trzeba teraz umowę było napisać. Budujecie 36 miesięcy elektrociepłownię, budujecie fabrykę. Nie będzie fabryki, 15% za prąd do urzędu. No trzeba myśleć trochę, a nie tak ładnie, pięknie, wszystkim się gada, jest dobrze. Panie burmistrzu, możemy się dogadać, postawić koło wieży, to nie? Było tak? Było. W ulotce pisze, można to zmienić. Ludzie nie chcą tego, prąd i woda, co to jest za ekologia? Wybuchnie, poparzy. No nie jest tak? Amoniak wyleci? Co może być? W miejscach ludzie uciekają. Było tak? Było. No myślcie trochę. Rury nie może firma dołożyć 1,5 metra. Firma działki nie może sobie kupić hektara za torami, czy koło wieży od pana. No ludzie, myślcie. Pan mówi tak. Przyszłem do koła, zatrudnię dobrych ludzi, będą pisać wnioski unijne, wszystko. A tu chodzi o to, nic się nie robi. Pozyskał pan burmistrz jakieś pieniądze? To od ja Unii na proszę, dzisiejszy czas. Ale ja naprawdę prosiłem, proszę państwa, jeden temat. Pan burmistrz odpowiada, a nie po 5 tematów. Proszę bardzo. Dobrze, oddaję mikrofon, niech pan burmistrz się wypowie na temat koło wieży. Ludzie chcą, żeby było to koło wieży. Niech pan robi, niech pan rozbudowuje koło, będzie dobrze. Szanowni państwo, wysłuchałem naprawdę z ogromną determinacją tutaj. Bardzo proszę o spokój. Dajmy panu burmistrzowi odpowiedzieć. Szanowni państwo, wysłuchałem tutaj z ogromną determinacją słów tutaj mieszkańca ulicy Kolejowej. Szanowni państwo, na wniosek, jak tutaj przed chwilą nadmieniła pani radna Objawa, wystąpiłem do firmy Geoterman Energy o zmianę miejsca lokalizacji tego przedsięwzięcia. Szanowni państwo, po wielu rozmowach udało nam się przeforsować i zmienić lokalizację tej inwestycji. Ta inwestycja będzie zrealizowana na działkach kolejowych, na działce kolejowej. Numer tej działki to jest chyba 30/5. Szanowni państwo, oddalamy się od blokowisk na odległość 150-200 metrów. Ja zastanawiam się tak tutaj do pana sugestii, a czy szanowni państwo, jest to bardzo nowoczesna technologia. Tutaj pan mówi, że wybuchnie. Mogę pana zapewnić, że nic nie wybuchnie, proszę pana. A ja bym chciał zadać panu pytanie, czy ten miał węglowy, te tysiące ton, które tam zalegają na tej chałcie, czy ten komin, nie przeszkadzają państwu? Ja twierdzę, że przeszkadzają. A proszę pana, nowoczesna... Panie burmistrzu, Budka, osiedle numer 5, to znaczy to jest Nowa Kolejowa. Nieprawdą jest, że od lutego walczyliśmy o pana spotkanie. Proszę zapytać pana przewodniczącego. Od lipca tamtego roku cały czas go atakowałem o spotkanie. No, okres wakacyjny, wiadomo, że nie. Wrzesień nie, październik nie. Dobrze, że się spotkaliśmy teraz. Ja mam do pana takie pytanie, czy nas się pan bał tu przyjść? Czy jak to się mówi po śląsku? Nie, chwileczkę proszę państwa,
Ma pan nas w życiu. A odnośnie geotermy, mam jeszcze teraz pytanie. Kiedy pan z nami zrobił konsultacje? Nie było żadnych, a umowa już jest podpisana. Dzisiaj w telewizji patrzę na kablówce i pisze, że zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. Którymi? Jeżeli się spotykamy pierwszy raz od pana kadencji. Pierwszy raz. Z którymi, ale dobrze, proszę panią, my mieszkamy na tym osiedlu, ale my mieszkamy na tym osiedlu. Przy tej ulicy, proszę panią. I ja nie mam pretensji, że to będę tutaj. Tylko czy no też się zapytałem, z kim i kiedy pan konsultował to? Szanowni Państwo, podpisałem umowę drogi mieszkańcu na przekazanie działek pod wykonanie odwiertów dla geotermii na Chojnach, nie w mieście Kole. Jeśli chodzi o, Szanowni Państwo, o tą inwestycję, Szanowni Państwo, ja szanuję mieszkańców i dla mnie dobro mieszkańca jest rzeczą nadrzędną. I chcę, żeby to koło było dobrze postrzegane przez mieszkańców i przyjezdnych. I Szanowni Państwo, ja też w tym mieście mieszkam i chcę w dalszym ciągu mieszkać. I zależy mi na tym, żeby to miasto się rozwijało. Panie Burmistrzu, woda z elektrociepłowni wychodzi 120%. A jaka będzie woda wychodzić z tyłu elektrowni na elektrociepłownię? Niech pan powie, jaka temperatura będzie. Opa Stanisław. Proszę pana, to nie jest spotkanie na temat myśli technologicznych czy technologii. Proszę pana, ja nie jestem geologiem, ja nie będę na ten temat panu odpowiadał, bo ja się na tym nie znam. Są fachowcy, którzy z panem się spotkają, panu udzielą wyczerpujących informacji. Panie burmistrzu, podpisał pan umowę i nie wie pan, jaka woda będzie wychodzić, ile my będziemy płacić za wodę? Pan mówi 2-3 grosze. Coś nie tak tutaj. Proszę podpisał pana, pan ja umowę, nie wie pan o czym. Proszę pana, wiem o tym, co podpisałem. Proszę pana, podpisałem wydzierżawienie działek pod wykonanie odwiertów. Powtarzam to trzeci raz. Dzień dobry. Moje nazwisko Kupczak. Panie burmistrzu, tak słucham pańskiej wypowiedzi, to nie chcę mówić mocnymi słowami, bo nie przystoi tutaj w tym towarzystwie bynajmniej. Ale przesunięcie elektrowni o 50 metrów, elektrociepłowni, od bloków, no to ktoś tu się pomylił. Albo nie wie, co mówi, albo po prostu kłamie. No nie wiem jak to, bo dosunięcie do działek od bloku to będzie 120 metrów. Mierzyłem to. Miarą laserową, jeżeli panu o to chodzi. Ale proszę pana, no nie proszę zadać pytanie, ja panu odpowiem, co pana nurtuje. Nurtuje mnie to, że odległość, która będzie elektrociepłowni od bloków, nie powinno tam takie urządzenia nie powinny być w ogóle. Ochrona środowiska zgodziła się na to, na te płoty, na to wszystko? Proszę pana, w tej kwestii wypowiadali się fachowcy. Ja w tej kwestii nie jestem fachowcą, nie jestem znawcą nowoczesnych technologii. Są to ludzie, którzy mają wiedzę, odpowiednie przygotowanie naukowe i oni się po tym podpisali. Panie burmistrzu, znawcą panie z technologii, to niech mi pan odpowie. Półtora megawata to tak jakby świeczkę sobie w domu zapalił i w całym domu by było winno. To jest takie porównanie. Moje nazwisko Teresa Wesołowska, ja jestem co prawda z ulicy Zawadzkiego i powiem, co spowodowało, że tutaj przyszłam na to spotkanie. Otóż, panie burmistrzu, szanowni państwo, wypowiedź radnej Tamborskiej na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która wypowiedziała się, że spółdzielnia socjalna to jest nieszczęsna rzecz. Ja nie wiem, czy państwo jesteście zorientowani, że w Kole pan burmistrz zabiega, aby taka spółdzielnia socjalna powstała. I bardzo się dziwię, że tyle radnych
i nikt nie poprawił pani radnej Tamborskiej, żeby wytłumaczyć, że źle się wypowiada, bo spółdzielnia socjalna to jest przedsiębiorstwo społeczne, które będzie zatrudniało, oczywiście nie zatrudni całego koła, bo nie ma takiego zakładu, będzie zatrudniało.